Dzień dobry, cześć i czołem, ja jestem Luxor, a to jest kolejny odcinek z gry Next Card Game w Request, czyli z gry, która ma w sobie troszeczkę Flatouta oraz przy okazji Bemagic Drive. I w tym odcinku będzie Kosiarkowa Masakra, a dokładnie w Request Challenge, który zawiera w sobie tryb Deathmatch Derby przy użyciu kosiarek. Czy to będzie w miarę inteligentne i czy to będzie normalne, to już jest inna kwestia. Natomiast my klikamy Start Event i czekamy na załadowanie się nowej mapy, bo na niej jeszcze nie graliśmy. Jest to jakiś Stadium Grass Arena i najprawdopodobniej sądząc po nazwie będzie to jakiś trawnik. No właśnie, zobaczcie co się dzieje w tle. Tutaj mamy dużo kosiarek, jest też trawa, więc będziemy pewno ją kosić. Nie wiem, tak mi się wydaje, że będziemy ją kosić. No chyba, że nie mają nożyc tam pod spodem. No i co? Dużo samochodów, bardzo dużo. I spróbujemy sobie zagrać na najwyższym poziomie. Tak jak zawsze żeśmy grali. Tutaj tuningu nie możemy żadnego wykonać dla tego pojazdu. Jest to chyba najgorszy możliwy pojazd w grze. Także, ło! Kurde, co tu się dzieje? Jak się biegi zmieniało? AZ chyba, tak? No właśnie, AZ jest! Łedzie, kurczę! Jaka jazda, patrzcie! Jest kamera ze środka. Ło, jeny! Ludzie, co tu się dzieje? Kosiarki, no jeżdżą ładnie, o! Niszczą się, ja tam sobie jadę, zobaczcie, na jedynce, a dwójkę można wbić. Patrzcie, to ma dwójkę. O, jest! Uderzyłem przez przypadek. Cofaj, cofaj, bo zaraz ciebie wjadą, Luxor. Tam ludzie wyskakują już z tych kosiarek, jadą na mnie. Taka kamera jest nawet spoko, nawet mi się ona podoba. Ile tu jest biegów? Trzy biegi ta kosiarka ma. No i super. To jedziemy. Tutaj zaraz, tutaj. O, mother. O, matkę jakąś tam, nie wiem, kogoś żem upupił. Tu kolejnego uderzyłem. Patrzcie, jestem na... Oj, halo, wyleciałem z kosiarki. Wyrzucili mnie. Siódme miejsce zdobył. O nie. O jest, co się w tle dzieje. Jeszcze raz, respawn. O, halo. Można się zrespawnować, czyli zobaczcie. Nie jest to tak, jak było wcześniej, że no jak już zginiesz, to już jest ameno do rime. A mamy tutaj taktyczne rozwiązanie sprawy, można się zrespawnować, kontynuować dalej zabawę. Oj, dachowanie, poszedł! Takedown, dostałem punkty za niego. Tu kolejnego. Czy tej kosiarce może się w ogóle coś zepsuć? Jest obudowana tak naprawdę, nic się jej stać nie może. Tylko trzeba uważać, żeby się nie przewrócić. Oj, właśnie, się nie przewrócić, bo cię wywali z tej kosiarki. Jestem na trzecim miejscu, można się znowu zrespawnować, okej. Tu jest limit czasowy z tego co widzę. 3 minuty to tak mniej więcej pewno nam zajmie, żeby w ogóle się tutaj rozgarnąć. Ale minuta 30 nam jeszcze została. Sama misja chyba 2 minuty trwa. Moim zdaniem mogłaby trwać ze 3... O Jezu, alo, oje, wywaliłem się. O. No i 11 miejsce. Niedobrze, respawn, jeszcze raz. Ale żyjemy, znaczy nie to, że jeszcze raz, bo cały czas oni tutaj żyją, trwają i się niszczą. Żeby wygrać, podobnie mamy zrobić 10 takedowns, teraz w sumie to 3 nam zostały. Coś się zepsuło w mojej kosiarce. O jest! Wywróciłem się. Jeszcze, o nie, jeszcze kosiarka mnie zmiażdżyła. Ile razy można się respawnować? Bo na razie widzę, że dużo. Mogę tak cały czas się respawnować i to sobie trwa. Dopóki czas jest limit... O! Odleciał! O, ten też odleciał! Co ci ludzie tam robią? Dobrze, że mają kaski, bo by się poobijały biedactwa. O nie, odjeżdżaj ode mnie, bo się przewrócę. Gerary Hiro, tam ktoś uderzył w siano i też wypadł z kosiarki. Ten też wyleciał do widowni, tam poleciał. Kurde, jak oni uderzają, co oni w ogóle robią? Czy oni się dobrze czują? Hamulce mi podobnie w kosiarce siadły. To jest niesamowite. O, się... O, widzieliście, jak go wyrobał. O, Jezu. O, halo. 15 sekund do końca. Był takedown równoczesny. Ja zostałem stakedownowany i ktoś mnie. A tego puknę tutaj. O, chodź tutaj, przewróć się. Masz tak mało hapsów, że mógłbyś wypaść. A, nieważne, już cię ktoś tam zgładzi, cię ktoś za chwileczkę. No i finished. No chyba nie będzie to pierwsza pozycja, zaraz zobaczymy. Wreck targets 5 opponents. No drugi wygrałem jestem. Wiecie co, spróbujemy sobie jeszcze raz. Chciałbym zobaczyć mniej więcej teraz, znaczy postaram się tak zrobić, żeby wygrać to na pierwszej pozycji. Pamiętajcie, że gramy na najwyższym poziomie. Dobra, ja robię taktyczny wyjazd do tyłu. Może się uda, zobaczymy. Dwójeczka, o, tu już mnie, oj, tu uderzają mnie już, niszczą mi moją skorupę kosiarkową. Czy można się wywrócić tak po prostu? Chyba można. O, no ludzie walczą po prostu. Dobra, ja muszę kogoś stakedownować, żeby być na lepszej pozycji, także nie mogę tak po prostu zostać bez niszczenia innych. O, o, proszę jak go, proszę jak go, dachuje, o, dachuje bez dachu.
Łoje, poleciał! Halo! Jak tak mole? Coś mi się kosiarka popsuła chyba. Coś wyleciało. Mi silnik jest na wierzchu widoczny. Poleciał! Zdzisław poszedł tam. Leci. Dalej tu kolejnego. Tam widziałem z prawej też się jakiś kolejny wysypał na bok. Tutaj strzała! Ło, mu strzała wyrobił! Ło, tu poszli obydwaj! Poszli do góry. Halo, uciekać, bo wie... O nie! Poszedłem na siano. Nie ma siana? Leć do bociana. Dobra, respawny, szybko tutaj trzeba robić tutaj, mam dwa razy takedown, czyli jakoś tak na tabie nie ma listy żadnej, żeby zobaczyć, na której pozycji jestem, ale tam gdzieś pewno jest tutaj na boku na ekranie, nie ma nigdzie, lipa trochę. Jak mam wiedzieć, że jestem pierwszy, ale tak, jak zginę, to mam listę, gdzie ludzie coś tam. Dobra, tutaj, dawać tu jakiegoś, o, poszedł się, rypnął tam, tu mnie za, o, poszedł, poleciał. Ach, kurczę, jestem szósty. Dobra, nie ma co się poddawać. Trzeba kontynuować rozwałkę. O nie! O Jezu! Halo, ja się wywrócę! Uciekać szybko! O jeny! Może jakąś asystę dostanę za kogoś? Nie, nie! Nie tą asystę! Nie o to chodziło. To nie ktoś na mnie miał mieć asystę, tylko ja na kimś. Wracaj tutaj. Kosiarkowy deathmatch. To jest to. To o to mi chodzi. O nie! Kurczę! Ale dostałem punkty za niego chociaż. Ten pierwszy się tam wysypał. Siódma pozycja. To mi się podoba, że można się tak respawnować szybko. Poszli tam, dawaj kolego, tu chodź, tu zaraz się wywrócę. Oho, o, proszę bardzo, 500 punktów, dziękuję, żegnam. Następny, chodź, ty się tą różową bardzo widzę, łatwo wywalasz tutaj. Chodź, tu widzę, że ty chcesz. Dawaj, dawaj, oj, kurczę. Ja widzę, że tak bardzo dobrze jest o kogoś, oj, bok mu tak łatwo uderzyć bok i potem on tak leci też w bok. Wtedy, o, o, poszedł, dostałem 500 punktów za niego. Nie widzieliśmy tego, ale wysypał się. Teraz ten, poszedł. Czołówka taka lekka, ale ojej, od boku też widzę, można łatwo. Okej, jestem pierwszy, zobaczcie, zrobiłem tutaj fatality chyba na ludziach, bo dramat po prostu. Aj, ono tutaj, o proszę, 500 punktów, poszedł, dachowanie, kurczę. Dachowanie kaskiem. Tutaj widzę jakiegoś interesanta. Oj, uderzył, przewrócił się, nie dostałem punktów. Dostałem jakiś sukces za coś, nie wiem, znaczy sukces to oni wszyscy łapią tutaj. Silnik mi się chyba pali w kosiarce. O nie! Luxor poleciał. Kosiarka została sama. Respawn, szybko, wracaj do akcji. 5, 6, 4, 3, 2. Czołówka! O! Dawaj, kurczę, uderzaj! O nie! Nie dostanę, finish. Dobra, jaka pozycja, chciałbym wiedzieć. Jestem pierwszy. Zniszczyłem 7, ja zostałem 5 chyba, tak? Ale jestem pierwszy. Jestem pierwszy, zobaczcie, kurczę. O, to mi się podoba, kontynuuj. Zarobiliśmy 12 tysięcy experience, odblokowaliśmy El Matador, samochód, kontynuuj. I wygrałem kosiarkę. Fascynujące. Po prostu fascynujące. Idirt, jedz ten piasek. No i ładnie, no patrz ta, kurczę. To nie koniec, bo mamy tutaj jeszcze kilka trybów, które wypadałoby zestestować. Pewno będą wyścigi czy coś tego rodzaju. Wybierzemy sobie Racing Series i spróbujemy sobie zrobić po raz wyścigu. Jak przegramy, to trudno. Mam nadzieję, że będzie to udany wyścig dla nas. Pamiętajmy, że gramy na najwyższych możliwych ustawieniach trudności. To nie będzie takie proste. No ale zobaczymy. Może się uda. Także startujemy. Startujemy z naszym dużym samochodem. Jesteśmy chyba najwięksi tutaj. Nie mogę kamery ruszać. Jeszcze tego nie opanowałem. Jedyneczka. Go. Okej, okay, to jest wyścig. Wyścig Derby. Pamiętajmy, że to taki typowy wrak race, czyli możemy eliminować innych, ale musimy uważać, żeby nie zostać z kurde nachowanie! Wsteczny. Get out of here. Dobra, pozwolimy sobie raz zrestartować, tak na początku, bo początek to taki był kijówkowaty strasznie. Trzy okrążenia. Go. Jedynka, dawaj, go! Go, go dwójka. Trzeba tu jakoś experience dobrze zrobić, tak żeby wcisnąć się. O, to jest dobry zakręt, dobry, bardzo dobrze zrobiony zakręt, dobre zagranie. Redukcja na jedynkę, świetnie, dobrze, drifty. Oni też driftują, dobra. No teraz jest już coś się dzieje, zobaczcie, teraz jest okej. To mi się podoba. Tak, mogę jechać. W ogóle pamiętajcie, żeśmy sobie ulepszyli ostatnio. O jest, ulepszyliśmy sobie ostatnio trochę autko, więc z drogi tam, kurde, poleciał gdzieś bok. Teraz nasze autko jest troszeczkę lepsze. No, wytrzymalsze przede wszystkim, podobnie. Nie! Nie, fatalnie. Wsteczny wyłącz, bo zaraz się... Ojeny, no, no i lipa, no, po prostu lipa będzie. Dawaj, uciekaj szybko. Dawaj, jedź tam, kurde, jak się niszczą fotki, robią ludzie tam na trybunach.
co to za auto tu jedzie, won tym samochodem, bo ci drzwi wy, co to, pa kurde, chciał na mnie jakieś nieczyste zagranie zrobić, jak tak możesz? Nie wolno tak. Dobra, tu driftem, o, jaki ładny driftcik, panie. Redukcja, to jest napęd na tył, bo zarzuca go ładnie, myślałem, że to 4x4 ma. Przynajmniej taką nadzieję miałem, jaki jestem, 14x16. No to nie jest dobra pozycja. Ale pamiętajmy, nie będziemy walczyć, nie będziemy restartować, jak przegramy to trudno. Będziemy tutaj dzielnie walczyć o pozycję, chociaż tą, którą mamy. No dobra, teraz tutaj gazu trochę oddałem, żeby znowu nie obrócić się. To byłoby przykre teraz na jakąś gorszą pozycję. O, pony poszły! Okej, misja jest taka, wyprzedzić kogoś, chociaż to będzie to ciężkie. Chyba, że oni siebie wyeliminują gdzieś w jakimś momencie. To wtedy mam prawdopodobieństwo, że może by mi się udało gdzieś tam na jakąś dobrą pozycję trafić, no ale na razie, no, cały czas się... O, jest! Jakaś kolizja przede mną, dobra. Ło, tam wleciał w barierki. To na razie. Dobra, jest 13 pozycja. Oj, też w barierki wlecę zaraz. 13 pozycja jest okej. Już mamy wygranego, czyli oni już tam wyścigi pokończyli. To już na pewno nie będę pierwszy, na pewno nie będę drugi, na pewno nie będę trzeci. 4., 5., 6. też nie będę. Ale jestem 12. To już jest dobrze. To już jest okej. Także pamiętajcie, to jest cały czas najwyższy... Gerary hier, kurczę! Najwyższy poziom to jest. Finished. Jest koniec, udało nam się dojechać na 12 pozycji. 39 sekund podobnież to trwało. No, no to bywa. Dalej, sprawdźmy w takim razie experience, jaki zdobyliśmy. Pamiętajcie, nie ma co się przejmować, jeżeli przegrywamy. Ja tą grę kompletnie biorę w taki sposób, że okej, mógłbym zniżyć poziom. W sumie możemy spróbować o jeden poziom w dół, chyba że teraz się nie będzie dało, bo już zaczęliśmy tam ten jakby challenge cały. Ale zobaczmy, no da się, patrzcie, extra hard zmieńmy na hard, ale manualną skrzynię. Aha, nie, może być extra hard, jeżeli chodzi o prowadzenie, ale... O, komputery niech będą na trochę mniejszym poziomie trudności, zobaczmy teraz, jak się uda. To może być bardzo ciekawe, pewno zdobędziemy trochę mniej profitów, jeżeli chodzi o punkty, ale będzie ciekawie. No to go. Może to będzie poziom odpowiedni dla mnie, bo zobaczcie, że na najwyższym szło mi nawet dobrze. Nie było tragicznie, a może na tym jeden w dół będzie ekstra dobrze. Zobaczymy. Uwaga. Kurde, się przeciska. Oj, uderzył mnie tam w błotnik, widziałem. Ot, do wymiany już, kurde. Ja nie wiem, jak te samochody naprawiają po tych wyścigach, że one jeszcze jeżdżą. Te wszystkie zwrotnice i to wszystko to tam... O, poszedł, uderzony był. Hej, teraz jedzie... O, jak dachowanie mu tam... O! Dachowanie mu tam zapuściłem niezłe. No dobra, ja tutaj trochę słabo teraz... Oj, halo! Trochę słabo teraz wyszło. Z mojej strony, ja tu źle pojechałem. Nikt mi nie skosił. Ale zobaczcie, jest szansa na wyprzedzenie. Tu się opieram o niektórych. Pseudodrifty. Nawet dobrze wyszło. Na dwójce 80 jedzie, to tyle co mój Mercedes. Znaczy tam 90 nawet łapie. Wow. Szybkie to autko. Po tuningu. Ręczny. Ręczny nie działa. Linka poszła. Dobra, kurczę, gazodeski. Jeszcze jedno okrążenie mamy. Chyba dwa, jedno, dwa z trzech jest. Jeszcze jedno nam zostało. Dawaj tutaj wyprzeć wszystko, chociaż chciałbym być teraz poniżej 10 pozycji. O, można skosić trasę. Łeżu, witam! Dzień dobry. O, cześć. Hej, przeniosło mnie troszeczkę do przodu, to mi się podoba. Tylko jestem 10, dobra. Czy jeszcze ze dwóch, jakbym wyprzedził, to będę zadowolony. Dawaj, Luxor, masz możliwość. Może się ktoś jeszcze tutaj sukcesuje. Silnik mi płonie chyba. Critical damage. Płonie mi silnik lekko. Bardzo niedobrze. Wiemy więc, że można skosić troszeczkę trasę. O! Tutaj gracze też można kosić. Płonie mi coś tam w kabinie. Dajcie gaśnicę szybko. Wyprzedzamy. Oni też już zmęczeni, widzę, są. 3 z 3 okrążeń. O! Poszedł! 6. pozycja. Luxor, 6. pozycja. Redukcja. Wjazd! O! Finished! Przegrałem. Niestety nie udało się. No to lipa. Sam siebie unicestwiłem. No, przesadziłem troszeczkę. Spróbujmy jeszcze raz w takim razie. Przesadziłem z tym uderzeniem. Za bardzo już... Powiem tak, byłem za chłodny na pozycję. Próba ostatnia. Go, Luxor. Ej, jakąś tu pozycję trzeba obrać. Powoli wyprzedzać ich przy okazji. Bez nadmiernego gazu. Okej, dobra, idzie w miarę. Tu się eliminują sami. Trójeczka. Dobra, wyprzedzam. Oj, halo! Próbują mnie atakować. Dobrze, ja wyprzedzam. Patrzcie, która pozycja już jest. Druga. Jestem drugi. Świetnie. Dobra, tu trzeba przyhamować. Tu jest taka perfidna góreczka, ale ja ją oszukałem. O! Jestem pierwszy!
Pewno nie na długo. Pewno nie na długo. O, piękne drifty, świetnie. Trójeczka, no i proszę bardzo. Luxor jedzie. Jest pierwszy, no i bardzo dobrze. Drift tutaj dobre robi. Redukcję ciśnie. O, wlew paliwa mi się otworzył, jakie to przykre. Znaczy teraz jest zamknięty, o teraz był otwarty przez chwilę. No to go. Teraz tylko utrzymać tą pozycję, nie zrobić nic głupiego. I będzie fajnie, no widzicie, lekko zmniejszony poziom i już trochę lepiej się gra. Znaczy lepiej, tak mniej nerwa mam. Że przegrywam. O. Mam osiągnięcie chyba, że okrążenie kolejne na prowadzeniu. Zaraz mnie wyprzedzą. O, jadą za mną, zobaczcie jak sprawnie jadą za mną. Starają się jak mogą. Bardzo ładnie teraz widziałem jak wjeżdżałem na tam nierówną drogę, że zawieszenie w samochodzie pracuje. Bardzo fajnie to wyglądało. Widzę, że zakręty trzeba robić gazem, żeby tyłeczkiem zarzucić. Taki Initial D trzeba robić, Initial D, to dobre to. Patrzcie, meta teraz będzie zaraz, czekajcie, meta teraz nie, ostatnie okrążenie chyba. No to o final lap. Kurczę, taki overspeed wersja, lepsza grafika i zniszczenia. Chociaż nie, overspeed to się przy tym chowa. No okej, okay, mamy osiągnięcie, że dwa okrążenia na prowadzeniu zrobiliśmy. O je, łez, uderzam coś. A tam, pociągnął to z kieszeni mojego, nie wiem, tam, sponsora. Dobra, kurczę, jedziemy. O, i finish, proszę bardzo. Wygraliśmy, meta była tutaj. Pozycja pierwsza, 37 sekund i pięknie. Wygraliśmy, pozycja pierwsza, kontynuuj. Odblokowaliśmy sobie coś jeszcze tutaj. Trochę experience wygraliśmy, poziom piąty mamy. Odblokowaliśmy niby auto nowe, ale mieliśmy już je odblokowane, to bardzo dziwne. No i kolejny wyścig w takim razie przed nami. Teraz będzie jakiś zmiksowany Banger Race, zobaczymy co to będzie. Klasa samochodów C. I ja mam taką myśl, że po tym wyścigu ulepszymy nasze auto. Bo ono moim zdaniem jest dobre, bo jest twarde. Taki duży kloc jest spoko, bo to trzeba tak, albo obrać taktykę, że jesteś klocem i nie jesteś szybki, ale jesteś wytrzymały, albo obrać taktykę, że jesteś szybki jak pszczoła mucha i chociaż to auto, patrzcie, jest szybkie. O jest! Nie! Uch. Dobra, trochę się sam tutaj... Oj, oni też tutaj robią niezły zamęt. Wcale nie mamy strat z tego powodu. Dobra, jest okej. Okay. Także no widzicie, trzeba obrać jakąś taktykę. Albo jesteś super szybki i uciekasz na prowadzenie, albo jesteś wytrzymały i żresz się z nimi wszystkimi. Ja wybrałem taktykę taką i taką po połowie, bo na razie ulepszam to auto na moc i na połowie wszystkiego daję tutaj. Słyszę tylko niszczenia samochodów, jak się wszyscy tam obijają. Grary Hir, ja to chcę być pierwszy. O nie! Dyskwalifikują mnie! Bokiem to! O, dobra, udało się. Chociaż mocno się zniszczyłem, dostałem jeszcze strzała. Dzwona mocnego dostałem, no ale jadę. Strasznie mocno mi się autko rozwaliło. Nie wygląda to interesująco. Dobra, redukcja. To jest taki mocny skręt. Ręczny nie działa, a działa ręczny. Działa, tylko tak działa jakby chciała nie mógł. Kurczę, wjechał we mnie jakiś pasożyt jeden. Jestem piąty. Ja bym chciał być minimalnie trzeci, także walczę o pozycję. Jestem czwarty. Jeszcze jednego muszę wyprzedzić, żeby być szczęśliwy. Chociaż nie, trzeba mieć duże wymagania. Ja chcę być pierwszy. Dobra, redukcja, gaz, drift, o, dyskwalifikacja innych, znaczy dyskwalifikacja, no tutaj męczenie innych. O, tego tutaj ładnie pociągniemy, o, na razie tam, nie wiem czemu on skręcił w lewo, jaki miał cel w tym, ale dobra, jego problem. Słyszę, że coś się ociera w moim samochodzie, o, jaki wgnieciony, dramat. Teraz tak, tu trzeba przyhamować, na ręcznym trochę to zrobimy, o, perfekcyjnie, perfekcyjna pani domu. Jedziesz, Luxor, ostatnie okrążenie, dawaj! Ile sił w kołach! Tylko nie uderz gdzieś, bo skończysz się wtedy już totalnie. Jedziemy 143. Ja bym przyhamował troszeczkę na tym zakręcie. Nie wiem, czy na ręcznym troszeczkę. Na ręcznym, dawaj. Nie, na ręcznym już nie działa, coś widzę. Ręczny poszedł już. Ameno dorime z ręcznym, bo coś nie działa. U, jaki ładny skok był. Nie wiem, jakie w tym... O kurcze, uwaga! Ue! Troszeczkę uderzyłem, jakieś koło widziałem, to chyba było moje zapasowe. Wygrałem! Pozycja pierwsza po raz kolejny, tym razem 42 sekundy spędziliśmy na wyścigu. No i super, patrzcie. Street Air Filter, ale to do jakiegoś innego auta, nie wiem czy to na... Halo, gdzie on tam jedzie w tle? Halo Wreckfest. Idziemy teraz tak, a nie możemy, musimy i tak tutaj... Wygrać musimy. Jedziemy dalej. Ostatni wyścig w takim razie również w tym odcinku. Myślę, że w następnym zajmiemy się po prostu tuningiem auta.
przed rozpoczęciem po prostu dalszej jazdy. I to będzie najlepsze rozwiązanie. Także go. Nie ma co czekać, go. Kibice są. Mamy tutaj jakichś nowych konkurentów. Go, jedź. Dobra, ja biorę tutaj pozycję w lewo. Będę wyprzedzać ich. Dwójkę dawaj, kurde, za późno bieg wrzuciłem. Mam stratę przez to teraz. Bo bym ich wyprzedził. Chyba, że oni też tam biegów nie umieją zmieniać, to już jest ich problem. Dobra, teraz muszę się trochę wpakować w prawo. O, świetnie. Po wewnętrznej. I teraz wyprzedzam go. Świetnie, mam bardzo wytrzymałe auto, to świetnie. O nie! Opony! Uf, będzie słabo. Uf. Dobra, szybki restart. Próba numer 2. Do dwóch razy sztuka mówią. Jak na początku robimy takie frajerowe rzeczy, to można sobie restartować, co nie? Dobra, teraz nie popełnimy błędu z biegiem, żeby znowu się nie sfajfusować z biegiem. Dobra, jest dwójeczka. Patrzcie, jaka jest różnica, gdy bieg dobrze wrzuciłem. Od razu jestem pierwszy. O! Już mnie tutaj masakrują, bo im się to nie podoba. Lusterko mi wyrwali. A, ja się tak nie dam. Driftem to wziąłem, uciekam. Uciekam! To jest niedoładowany silnik chyba w ogóle, ale dobrze się zbiera. Dobrze się zbiera, naprawdę. Czwóreczka, 140, 150, go Luxor! Mamy jakiś skręt mocny, trzeba przyhamować. Dawaj na ręcznym. Aby nawet nie trzeba, gazu więcej dodasz i jedź i dobrze. Drifty idą mi świetnie. Nie wiem, czy ktoś z was gra w tą grę, ale moim zdaniem jest za droga jak na to, co w niej się znajduje. 140 zł jak na grę, w której no... Nie wiem, o 100 zł gdyby była tańsza, to byłaby akceptowana. O kurde. I teraz czy ja dobrze jadę? Znaczy jadę ok, ale chyba nie tędy się też jedzie. Jest inna możliwość. Przejechałem jakoś inaczej. Ludzie jeżdżą różnie tam, widzę. Różne wersje tam były przejazdu. Dwie chyba. I różnie pojechali, z tego co widziałem. Moją drogą pojechało trochę i inną drogą też trochę ludu pojechało. No to okej. To luzik. To 140, znowu jedziemy. 150, lekki podskok. Teraz ten podskok, co przed chwilą widzieliście, to ja tak Mercedesem raz też w prawdziwym życiu już ja robiłem, tak? I podskok zrobiłem. Naprawdę. Bo taki jeden fajfu z podobnym samochodem, jak teraz ten, którym jadę, chciał mnie wyprzedzić. Ja mówię, kurde, co ty byś miał na ciągłej wyprzedzać? I taki był skręt właśnie z podskokiem lekkim. Taka nierówna droga i tak podrzuciło mnie. No dobra, teraz pojedziemy inaczej. Tym asfaltem spróbujemy. Czy będzie dłużej, krócej? Nie wiem, wydaje mi się, że tędy jest ciężej. Ciężko stwierdzić. Jadą różnie z tego, co widzę. To już ostatnie okrążenie. Mamy lepszy czas niż wtedy, czyli chyba jednak szybciej było tamtędy asfaltem jechać. Gonią mnie, tak czy inaczej doganiają mnie ludzie. Widzę ich, mam ich kurczę tam z tyłu na pupie. Próbują mnie dogonić żwawo. Zobaczcie, teraz będzie taki skok. Będzie taki sam, jak ja Mercedesem jechałem. O, o! Taki minimalny podskok. Taki maciupci. Fajny nawet. Chociaż ten był minimalnie, może minimalnie był większy, tak ten tutaj. Ale czułem, że podskoczyłem wtedy. Dawaj szybko, ostatnie okrążenie. Teraz pojedziemy tą polną drogą. Znaczy polną, drugim rozwiązaniem spróbujemy. Raz tak, zobaczymy czy będzie szybciej. Kurczę, żeby się nie fajfusować przez przypadek na koniec. O, o. Zara będzie sukces. Tak, widzowie komentują, jak rzucam jakiś głupi filmik z przyspieszeniem Mercedesa i mówią, uwaga, bo będzie sukces. Dojechaliśmy, tym razem 50 sekund trwało to wszystko. Ale jednak było to trochę trudniejsze. Dalej pierwsi. Znowu coś wygraliśmy. Kredytów troszeczkę mamy również, więc będzie nas stać. Level już coraz wyższy, w połowie do szóstego. No i słuchajcie, to był kolejny odcinek z gry Next Car Game Breakfast. Dajcie znać, czy chcielibyście zobaczyć live widła z trybem multiplayer. Co sądzicie o dalszej karierze? Moim zdaniem trochę się dzieje, ale jestem żądny, żeby coś więcej się działo. Tutaj widzę jakieś dwie rzeczy są do odblokowania, ale nie wiem, czy coś z tego będzie. Także słuchajcie, w tym filmie to już wszystko. Ja dziękuję Państwu za obejrzenie i zapraszam do kolejnych filmów. Tak więc cześć i czołem!